Każdego roku, to już jest taką tradycją rokitniańską, w tym okresie bożonarodzeniowym, kiedy odbywają się różne spotkania opłatkowe, kolędowe, zawsze gromadzi się też rodzina Radia Maryja, naszej diecezji, właśnie tutaj, w naszym sercu diecezji, by tutaj Panu Bogu dziękować też za wszelkie dobre, jakie się dokonuje też właśnie za pośrednictwem Radia Maryja, telewizji Trwam, tych wszystkich dzieł podejmowanych właśnie tam w Toruniu, ale też i tutaj odbywa się takie spotkanie, zawsze przybywa jeden z ojców, w tym roku jest ojciec Benedykt, który spotka się też właśnie ze wszystkimi, którzy do sanktuarium przybyli, będzie wspólne podzielenie się opłatkiem, no i oczywiście zachowaniem tych wszystkich zasad bezpieczeństwa, które dzisiaj są nieodzowne, ale też chcemy się sobą ucieszyć, bo to wyobcowanie ostatniego czasu no jakby sprawia, że w ludziach też jest bardzo duża tęsknota, tęsknota za Panem Bogiem, od którego też w jakiś sposób byliśmy troszeczkę oddzieleni w ten sposób formalny, tak, bo tylko pozostawała nam osobista modlitwa. Teraz można trochę bardziej, chociaż ciągle jest jeszcze to niebezpieczeństwo, ale jednak cieszymy się, że możemy być razem i chociaż przez chwilę poczuć tę wspólnotę.